Ale my som vďační Pánu Ježišovi. Ja som bardzo vďačný Pánu Ježišovi. Za tieto slova. Za tie slova. A ja by som pokračoval. Ja chcelbym kontynuovať. Takisto prorok Izaiáš v 40. kapitole takto hovorí. Tak samo prorok Izaiáš v 10. rozdiale mluví. V 40. rozdiale mluví. Potešujte, potešujte môj ľud, hovorí váš Boh. Potešajte, potešajte môj ľud, tak mluví váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalému. Mluvte do srdca Jeruzalému. Hlásajte mu, že sa doplnila jeho borba. Goście, že dopełniła się jego... Jeho bój. Jego walka, jego bój. Že je odpustená jeho nepravosť. Že jeho nepravosť je zvybačovná. Že vzal z ruky Pánovej dvojnásobne za všetky svoje hriechy. Že z ruky Pána podvojne odebral za všetky svoje hriechy. Hlas volajúceho na púšti. Głos volajúceho na púšti. Upravte cestu Hospodinovu. Przygotujte drogę Pańską. Urovnajte na pustine hradskú nášmu Bohu. Vytorujte drogę na pustyni naszemu Bogu. Każde údolie niech jest zvýšené. Każda dolina niech jest podniesiona. A każdy vrch a breh niech jest zniżony. I każdy pagórek i brzeg niech jest poniżony. A zjaví sa sláva Pánova. I objaví sa chvála Pána. A uvidia všetci, každé telo dovedná, že ústa Pánove hovorí. I každé ťalo to stvrdí, že to povedal ústa Pána. Potešujte. Potešajte. Potešujte môj ľud. Potešajte môj ľud. Ako je to dobré. Jak to je dobré. Keď je to srdce je potešované. Kiedy to serce jest pocieszane. Pán Ježiš Kristus nám poslal svojho tešiteľa. Pán Jezus poslal nám svojho potešiteľa. On išiel k svojmu otcovi. On pošiel do svojho ojca. A hovorí, keď ja pôjdem k svojmu otcovi, otec vám pošle tešiteľa. I Pán Jezus povedal, kedy ja pôjdem do mojego ojca, môj otec pošle vám potešiteľa. A tento vás bude potešovať. I on będzie vás potešal. A prečo? Prečo je potrebné to potešenie? Dlaczego to pocieszenie jest potrzebne? Prečo je to taká charizma Ducha Świętego? Właśnie dlaczego na tym polega ta charizma Ducha Świętego? Bracia, sestry, lebo to je úloha Ducha Świętego. Bracia, sestry, bo to jest właśnie zadaniem Ducha Świętego. Ta największa úloha, to największe zadanie, pre ktoré posiela Nebeský Otec Ducha Svätého. Na ktorého nebiaňský Otec posúva Ducha Svätého. Je, aby nás potešoval na ceste. Je, aby nás potešať na našej droze. A viete prečo? Viete dlačego? Lebo keď nás Pán Ježiš povolal na túto cestu, bo keď Pán Ježiš na tom droze nás povolal, tak nám povedal, že zapri sám seba. Povedal do nás, zapri si samého siebie. Vezmi svoj kríž na každý deň. Veď svoj kríž na siebie každého dňa. A tak ma nasleduj. I v ten spôsob je nasleduj. A prečo máme brať ten kríž každý deň? Dlačego ten kríž máme na siebie brať každého dňa? Lebo každý deň máme zomierať sami sebe. Bo každého dňa máme sami dla siebie umierať. A zomierať to je radosná vec. Či to je radosná informácia, rzecz umierať? Keď niekto milý vám zomiera v dome. Keď niektoś kochany przez vás v domu umiera. Či to je radosná udalosť? Či to je radosné vydarzenie? No to je bolestivá udalosť. To je bolestné vydarzenie. A my každý deň máme zomierať sami sebe. A my každého dňa máme sami dla siebie umierať. A preto Boh posiela svojho tešiteľa. I dlatego Bóg posiela svojho potešiteľa. Aby nás potešoval tým pohľadom do cieľa. Aby nás potešal tým našim spojrzeniem na cel. Pán Boh nás nie tak potešuje. Pán Boh nie v taký spôsob nás poteša. Že zomieraš tu, no ale bude ti ešte lepšie. No, ty tu umieraš, ale kiedyś bude ti lepiej. Ale ešte budeš si toto užívať a tak si budeš užívať. Ale ešte tego musíš doświadczyć, tak to budeš przeżywać. Nie. Potešenie je vzhľadom na cieľ. To potešenie je spojrzenie na cieľ. Niech sa neľaká vaše srdce. Niech vaše srdce sa networzy. Tak hovorí Pán Ježiš. Tak mówi Pán Jezus. Veríte v Otca, verte aj vo mne. Wierzycie w Ojca, wierzcie też i we mnie. V dome mojho Otca je veľa príbytkov. V domu mojego Otca je wiele mieszkań.
A idę, aby som pripravil aj vám príbytok. Ja idę, żeby też i dla vás miejsce przygotować. A keď sa vrátim, zoberem si vás k sebe. I kiedy wrócę, zabiorę vás do siebie. Abyste aj vy tam boli, kde som ja. Żebyście vy byli tam, gdzie ja jestem. To je náš cieľ. To jest nasz cel. Ak my chceme dojsť do cieľa. Jeżeli chcemy dojść do celu. Tak musíme mysleť na cieľ. Musíme myslieť o cieľ. Viete, prečo mnohí nedošli do Kanána? Viete, dlaczego wielu do Kanánu nie došlo? Všetci mali zasľúbenie. Všetci mieli tą samą obietnicę. Ale nie všetci sa dívali do cieľa. Ale nie všetci patrzyli na ten cel ostateczny. Niektorí sa dívali na hrnce. Niektórzy na garnki patrzyli. A hovoria, v Egypte tam sme mali cesnak, cibulu. Oni mówili, no w Egipcie tam mieliśmy czosnek, cebulę. Tam sme mali meso. Mieliśmy tam mięso. Je prawda, że sme boli otroci w tom Egipcie. Tak, by prawda, że byliśmy niewolnikami w tym Egipcie. Ale tu na tej pustyni mamy len tu niczomu mannu. Ale tu na tej pustyni mamy tą niechcianą mannę. A nie dívali sa do cieľa. Nie patrzyli na cel. Nie dívali sa na Kanaan. Nie patrzyli na Kanaan. Ale dívali sa do hrnca. Ale do garnka patrzyli, do talerza u nas. A ty nie dívaj sa do hrnca. A więc też nie patrz do tego. Ale dívaj sa na Pana. Ale patrz na Pana. Moim cieľom je Pán Ježiš. Moim celem jest Pan Jezus. Aby ho raz uvideli moje oči. Żeby pewnego dnia moje oči go zobaczyły. Aby on zotrel slzy z mojich očí. Aby otarł łzy z mojich očí. A tým potešením potešujem aj vás. I tomu samou potechom vás poteša. Ktorým potechuje, teší Duch Svätý moje srdce. Tým, čo Duch Svätý moje srdce poteša. Že pôjdeme tam do tej krajiny. Že pôjdeme tam do tamtej krajiny. Kde už nie to viacej plaču. Tam už nie będzie viacej plaču. Kde nie to viacej choroby. Tam, kde nie będzie viacej choroby. Tam, kde nie je viac rozlúčenia. Tam nie będzie viacej rozłąki. Tam, kde už nie to bolesti. Tam nie będzie viacej bólu. Kde nie to zranenia, sklamania. Kde nie będzie zawodu i rozczarowania. Tam, kde nie je rozwodu už viac. Tam viacej rozwodów nie tam, kde je večná radosť. Tam będzie večná radosť. Tam, kde je večné haleluja. Tam, kde bude vieš, zodvihnite svoje hlavy. Podnieście a dívajte sa do cieľa. I patrzcie na cel. Na veľvodcu a dokonávateľa našej na viery. Na správce i dokončiteľa našej viery. Na Pána Ježiša Krista. Na Pána Jezusa Kristusa. Potešujte sa týmito slovami. Potešajte sa tými slovami. Lebo na svete budete mať súženie. Bo na svete budete mať útisk. Ale dúfajte. Ale ufajte. Ja som premohol svet. Ja pokonávam svet. Tak hovorí Pán Ježiš. On je naszym Bocem. On jest naszym... Na Niego zadbywają nasze oczy. Nasze oczy patrzą na Niego. A nasze serce oczekawa na Niego. A nasze serce na Niego oczekuje. Pocieszujcie mój lud. Pocieszajcie mój lud. Aleluja. Aleluja. A tak dziękujemy aj Mielemu Synowi. Dziękuję też Piotrowi. Że nás potešoval týmito slovami. Potešil, zachęcil tými slovami. Ďakujeme takisto aj Samuelovi. Tak samo Samuelovi ďakujeme. Že si nás potešoval. Že nás potešávaš. A rob to ďalej. Rob to ďalej. To je najväčšia charizma, to je najväčší dar. To je najväčšia charizma i najväčší dar. Lebo vtedy sme úplne stotožnení s Duchom Svätým. Lebo vtedy jesteśmy zupełnie utożsamieni z Duchem Świętym. Pretože to je to prvotné poslanie Ducha Svätého. Dlatego, że tym pierwszorzędnym zadaniem, posłaniem Ducha Świętego aby nas pocieszył. Jest, aby nas pocieszył. Pocieszuj Boży lud. Pocieszaj Samuel Boży lud. A pocieszuj aj tych rodziców. Pocieszaj też tych rodziców. Ktorí majú problémy so svojimi deťmi. Ktorí majú so svojimi deťmi. A preto im spievaj. Dlatego spievaj na nich. Uč sa Božie slovo na pamäť. Uč si Božieho slova na pamäť. A keď sa postavíš za kazateľňu. A keď staneš za kazanicou. Zodvihni ruku. Podnieš rękę. A povedz. I povedz. Nech je oslávený Pán. Nech Pán je uvielbený. Amen. Tak. Amen. Aleluja. Bratia a sestry. Niekomu szkrka w żołudku. Niekomu komórka szkrka. Prečítame Božie slovo.
Przeczytamy Słowo Boże, które jest zaznamenane i które jest skutkiem świętych apostołów, w dziejach apostolskich zapisane. W trzeciej kapitole, w rozdziale trzecim, od pierwszego wiersza czytam tylko słowa nasledowne. Od pierwszego wiersza czytam dalej. A Peter a Jan išli spolu hore do chrámu na modlitevnú hodinu 9. A práve niesli nejakého muža, ktorý bol chromý od života svojej matky a ktorého skladávali každý deň ku dveriam chrámu, zvaným krásnym, aby si pýtal almužnu od tých, ktorí vchádzali do chrámu. Tedy ten, keď videl Petra a Jána, že majú vojsť do chrámu, prosil, že by mu dali almužnu. A Peter uprel na neho zrak i s Jánom a povedal, pozri na nás. A on hľadel pozorne na nich, očakávajúc, že dostane niečo od nich. Ale Peter povedal, striebra a zlata nemám, ale to, čo mám, ti dám. Mene Ježíša Krista, toho Nazarejského, vstaň a choď. A chytili ho za pravú ruku a pozdvihli ho a na skutku mu spevnili nohy a členky. A vyskočiac stal a chodil a vošiel s nimi do chrámu, chodiac a poskakujúc a chváliac Boha. A videl ho všetok ľud chodiť a chváliť Boha a poznali ho dobre, že to bol ten, ktorý prosíval o almužnu a sedával pri krásnej bráne. A boli naplnení a boli zdesení úžasom nad tým, čo sa stalo. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9. Niesiono pewnego męża chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie w bramie świątyni zwanej Piętnem, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, kiedy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. A Piotr z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł, spójrz na nas. A on spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr, srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go i natychmiast też wzmocniły się jego nogi i kostki. I zerwawszy się stanął i chodził i wszedł z nimi do świątyni. I przechadzając się, podskakując, chwaląc Boga. A cały lud widział to, jak chodził i chwalił Boga. Poznali bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadywał przy bramie pięknej świątyni. I ogarnęło ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co mu się przydarzyło. Tylko czytanie Bożego Słowa. Tyle czytanego Słowa Bożego. Kiedy przychodzimy pod dźwięk Bożego Słowa, kiedy przychodzimy pod wpływ, pod dźwięk Słowa Bożego, tak, mamy určité očakávanie. Mamy jakieś szczególne oczekiwanie. Można, że aj teba niekto doniesol dnes na to zhromaždenie. Może ciebie też ktoś przyprowadził dzisiaj na to nabożeństwo. A powiedział, chodź, budeš počuť Božie slovo. I powiedział ci, chodź, usłyszysz Słowo Boże. Można, że si prvý krát tu v tomto spoločenstve. Może jesteś w tej wspólnocie po raz pierwszy. A čakáš, čo tu dostaneš. I oczekujesz, co otrzymasz tutaj. Obyčajne ľudia, keď prídu na nejaké zhromaždenia. Zazwyczaj ľudia, keď prídu na jakieś zgromadzenie. Alebo na nejaké, na nejaký prejav, na nejaké zídenie. Alebo na jakieś zgromadzenie, spotkanie. Tak očakávajú, čo tam bude. Očakujú na to, co tam bude. Čo dostanú. Co otrzymajú. Niektorí ľudia si už na to zvykli. Niektórzy ludzie już są przyzwyczajeni. Stále prichádzajú z očakávania. Zawsze to przychodzą z oczekiwania, żeby coś otrzymać. Už si na to zvykli. Przyzwyczajeni się już do tego. A tak keď odchádzajú zo zhromaždenia. I kiedy odchodzą już z nabożeństwa. Tak to hodnotia. No dnes som dostal niečo. Tak wartościują to. Dzisiaj coś dostałem. Inokedy zase som nedostal nič. Innym razem niczego nie dostałem. A človek to tak kriticky hodnotí. I często krytycznie človek to ocenia. A dokonca niekedy si povie, no nemalo to ani zmysel, aby som tam byl. Czasami nawet povie, właściwie to nie miało sensu, že tam dzisiaj byłem. Ale prečo my ideme do Božej prítomnosti? Ale po co my ideme do Božej obecnosti? My sme si včera hovorili, myśmy mówili wczoraj,
Że to jest bardzo dôležité, abyśmy przychodzili do Bożej prítomnosti. Że to jest bardzo ważne, żeby przychodzić w Bożą obecność. Aby nas ciągła ta Boża prítomnosť. Jest ważne, żeby nas pociągała ta Boża obecność. Wspomnijcie sobie, jak Mojżesz był ciągnięty do Bożej prítomnosti. Przypomnijcie sobie, jak Mojżesz był taki pociągany do Bożej obecności. On 40 rokov pasol ovce. On przez 40 lat pas ovce svojho svokra, svojho teścia. A 40 rokov robil tú istú dráhu i przez 40 lat pokonywał tą samą drogę tu i z powrotem. A on widział tam jeden vrch. I on ciągle widział tam jeden wierzchołek. A ten vrch to bol Horeb. I to była góra Horeb. A vždy, keď sa díval na tú horu, i zawsze, kiedy patrzył na tę górę, vždycky budzovala w nim dojem, że tam jest Bóg, tam jest prítomný Bóg. Ciągle było to w nim ta myśl, że tam jest, tam na tej górze jest Bóg. Ale on z tymi owcami każdy dzień zaszedł len po určitú dráhu. Ale on z tymi owcami każdego dnia zawsze doszedł do jednego miejsca. 40 rokov sa opakovalo to isté. Przez 40 lat powtarzał ciągle to samo. Tie isté problémy. Te same problémy. Stereotypný život. Życie w takich stereotypach. A jednoducho nič nové neočakával. I ničeho nového si nespodíval. Ale tá Božia prítomnosť tá ho priťahovala. Ale tá Božia obecnosť, ona go pociągala. A po tých 40 rokoch. I po 40 latach. On si povedal, ja idem bližšie. I powiedział, idę bliżej. On urobił kroki na wyżej. Zrobił kroki dalej. On urobił takie kroki, które za cały swój život nie urobił. On zrobił, postawił takie kroki, jakich nie zrobił przez całe swoje życie. Pretože ho ťahol Boh. Dlatego, że pociągał go Bóg. On išiel ďalej. Poszedł dalej. A na ciebie jest otázka. I przed tobą jest pytanie. Čo teba ťahá? Co cię pociąga? Co cię motywuje? Co cię motywuje? Prečo prichádzasz do zhromadzenia? Dlaczego przychodzisz na nabożeństwo? Páčia sa ti tu dziewczęta? Dziewczyny ci się tu podobają? Alebo dobre, pekne sa tu spieva? Albo fajnie śpiew wygląda? Alebo co jest twoja motywacja? Co cię motywuje? Co cię ciągnie do obecności? Co cię tutaj do wspólnoty przyciąga? A cię ciągnie Boże Słowo. Jeżeli Boże Słowo cię pociąga. A cię ciągnie Bóg. Jeżeli Bóg cię pociąga. Tak, to jest dobre. To jest dobre. Lebo On o tym wie. Bo On o tym wie. On presnie wie, co motywuje twoje on serce. On dokładnie wie, co twoje serce motywuje. Ten człowiek. Który przychodził do bliskości Kraju. Który przychodził w pobliże świątyni. On na jednym miejscu go złożyli. Na jednym miejscu go posadzili. A on tam szobrał. I tam rzekał. Nigdy nie mógł pójść dalej. Nigdy nie mógł pójść dalej. Ale miał swoje oczekiwania. Ale miał jakieś oczekiwania. Wiecie, tam w Bożej prítomnosti. Wiecie, tam w Bożej obecności. Tam człowiek wiele wszelkiego może zażyć. Człowiek może przeżyć różne rzeczy. Ale to najważniejsze jest. Ale to najgłębsze, najważniejsze jest. Jest stretnięcie z Bogiem. Spotkać się z Bogiem. Ten to człowiek sam nie stretł nigdy z Bogiem. Ten człowiek nigdy nie spotkał się z Bogiem. Oni go przyniesli na jedną urodę. Oni go przynosili na jakąś płaszczyznę, na jakieś miejsce. A to najwięcej, co mógł oczekiwać, było srebro a złoto. I to najwięcej, co mógł oczekiwać, to było złoto i srebro. Ale to on nie wiedział się spotkać z Bogiem. Ale on nie potrafił spotkać się z Bogiem. Kto był ten, kto mu w tym pomógł? Kto był ten, tym, który mu pomógł w tym? Kto jest ten, kto może ludzi, którzy od tego żywota nic więcej nie oczekali? Kto jest tym, który ludziom, którzy niczego od życia nie oczekują, może ich dowieść dalej? Może poprowadzić ich dalej. Wiecie kto? Wiecie kto? No ty, którzy sami przeżyli nieco więcej. Ci, którzy sami coś więcej przeżyli. Każdy wódca, każdy przywódca, każdy kazatel, każdy kaznodzieja, każdy służebnik, każdy sługa może dowieść swoje owieczki len tak daleko, jako sam zażył. Jest w stanie swoje owieczki doprowadzić tak daleko, jak jest sam. Ale jak daleko zajdą służebnicy Boży? A jak daleko zajdą Boży służebnicy? Zależy, co ich motywuje. Za wszystko zależy od tego, co ich motywuje. Jednych motywuje úspech. Jednych motivuje sukces. A kážu evangelium úspechu. Vtedy Božo evangelie sukcesu.
Zase im ich motywują jakieś inne rzeczy. Inne motywują jakieś inne rzeczy. A człowiek zawsze zajdzie len odtiaľ. I człowiek zawsze dojdzie tylko do tego miejsca, jego záujem, do którego sięga jego zainteresowanie. Ten człowiek, toto motywowało striebro a złoto. Jego motywacją było złoto i srebro. Jego zmotywowało len nejaký zisk. On był motywowany jakimś zyskiem. Był na to odkazany. Był skazany na to. A preto tym to było motywowane. I właśnie dlatego tym był powodowany. Ale ktoś, kto zażył więcej jako srebro a złoto. Kto przeżył w swoim życiu więcej niż złoto i srebro. Ten, kto uvidel większe hodnoty. Ten, kto zobaczył większe wartości. Ako jest srebro a złoto. Niż są w złocie i srebrze. On, ten to niekto mu pomógł dalej. Ten ktoś pomógł mu iść dalej. Bracia i siostry. Preto nás musí motivovať. Dlatego nás musí motivovať. Tá Božia prítomnosť. Božia obecnosť. Táto Božia prítomnosť nás má ťahnuť. Božia obecnosť má nás poťahovať. Ja si spomínam, keď som začal tú cestu za Pánom Ježišom. Pripomínam som, kedy svoju drogu za Pánom Ježišom rozpočal. Ja keď som odkiaľkoľvek prišiel domov. Ja skoľkoľvek prišiel do domu. Ja som sa už tak tešil, kedy sa vrhnem na kolena. Už sa tak tešil, kedy padne na kolena. A išiel som do blízkosti mojho Pána. I šedlem do blízkosti mojho Pána. Tak ma ťahala jeho prítomnosť. Tak mi poťahala jeho obecnosť. Tak mi bolo dobre. Tak mi było dobrze. Tak som sa v tej jeho prítomnosti uzdravoval. Byłem taký uzdravianý v jeho obecnosti. Ťahlo ma to. To mi poťahalo. A viete, toto mi ostáva v srdci. I to je to, čo zostalo mi v srdci. Tá moja túžba po ňom. Tesnota za ním. Po obecenstve s ním. Tesnota za spoločnosť. To ma ťahne. To mi poťahá. A všetky iné motivácie padajú. I všetky iné motivácie, one upadajú. Božie slovo hovorí inými slovami. Inými slovy Biblia nazýva to tak. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. Najprv kráľovstvo Božego i jeho spravodlivosť. A všetko ostatné. A všetko pozostalé inné. Vám bude pridané. Bude vám dodané. To neznamená, že všetko budete mať. To neznamená, že budete mieli všetko. Ale všetko, čo v životu budete potrebovať. Ale všetko, čo v životu budete potrebovať. Tak to budete mať. Budete to mieť. My keď s manželkou ideme do takého supermarketu. Keď s ženou ideme do supermarketu. A rozhliadneme sa a to, ten tovar visí okolo toho, to dobre, že sa na nás všetko nezrúti. I rozglądneme sa i tego tovaru všende visí pełno, dobře, že nespadne nám to na głowę. A hovorím mojej manželke, vidíš, moja draga, čo všetko mi nepotrebuje? Zobacz, kochanie, čeho všetkého nepotrebujeme? Rozumiete? Ale niektorí by chceli mať všetko. Ale niektorí chceli by mať všetko. Proste je určitý, je určitá špatná motivácia. Je jaká šťastná zlá motivácia. Pretože, že túžia mať všetko. Dlatego, že máša mieť všetko. Viete, kto nemá Pána Ježiša. Kto nemá Pána Ježiša. A keby všetko mal. Nawet keby mal všetko. Nemá nič. Nemá ničeho. A keby niekto nemal nič. A keby ktoś ničeho nemiel. Ale mal Pána Ježiša v svojom živote. Pána Ježiša v svojom życiu. Tak už má všetko. To už má všetko. A potom to ostatné je len, čo potrebuješ. Pozostalé to je tylko to, co potrebuješ. A práve preto. I vlastne dlatego. Tá naša motivácia. Naša motivácia. Musí byť tá pravá. Musí byť vlastivá. My musíme hľadať tie pravé veci. Musíme šukať vlastivých rzeczy. Aj Mojžiš hľadal Boha. Mojžiš tež šukal Boga. Hľadal jeho prítomnosť. Šukal jeho obecnosti. A potom, keď sa dostal ďalej, i kedy zrobil krok ďalej, od tých zvyklých vecí, niž to robil zvykle, naraz sa stretol s Bohom. Nagle spotkal si s Bogiem. A ty chodíš už roky do zhromaždenia. Može ty tež chodíš už lata na nabožajstva. Roky počúvaš Božie slovo. Čo lata súkaš slova Božiego. Po určitú hranicu zajdeš. Zase do określonej granicy dojdeš. Zase sa vrátiš. Znovu vrútiš. Prídeš do zhromaždenia, zase povolíš. Znovu prídeš na zhromaždenie i coś pozdrowíš. Spolu s ovečkami. Razem s tými ovečkami. Prežívaš. Coś prežívaš. Ale Pán ťa ťahne. Ale Pán ťa poťahá.
Ty sa nedívaj, pokiaľ idú ďalšie, iní ľudia. Nepáč, jak daleko dochodzú iní ľudia. Nezastavuj sa tam, kde sa iní zastavujú. Nezačínuj sa tam, kde iní sa začínujú. Hľadaj Pána. Šukaj Pána. A Mojžiš napriek tomu, že stretol sa s Bohom. I Mojžiš pomimo tego, že spotkal sa s Bohom. On ešte stále túžil hlbšie a hlbšie veci. I on ciągle marzył o takich głębszych i głębszych rzeczach. A keď zažijeme aj tie najkrajšie veci s Bohom. I kiedy te najpiękniejsze rzeczy z Bogiem przeżyjemy. My stále musíme byť túžiaci. Zawsze musíme byť pragnący. My stále musíme byť smedni. Zawsze musíme byť pragnący. Stále hladni. Zawsze głodni. Stále žizniaci a túžiaci o sprawiedliwości. Zawsze tęskniący i marzący o sprawiedliwości. Pretože tak hovorí Pán Ježiš. Dlaczego, że tak mówi Pán Ježiš? Błogosławieni, którzy żyznia, którzy są głodni a smedni. Błogosławieni, którzy są głodni i pragnący i tęskniący za słowem. Kebyśmy aj te najkrajsze już tajomstwa zyskali, my stale musimy być w duszy tużiaci, smedni a pladni. My nawet gdybyśmy te najpiękniejsze rzeczy przeżyli i doświadczyli, zawsze w sercach musimy być pragnący i głodni. Nie smiemy się zaspokoić, a nie smiemy zaspać na Wawrino. Nie możemy zasnąć i usiąść na laurach. Predstavte si, že Mojžiš má to nádherné obecenstvo s Bohom. Vyobrazte si, že Mojžiš má to najpiękniejszą spoločenstvo. A ešte nemal dosť. I ešte mu nebolo dosť. A hovorí, Pane. Mówi, Pane. Ukáž mi svoju tvár. Pokáž mi svoju tvár. Aj Filip hovorí Pánu Ježišovi. I Filip mówi do Pána Jezusa. Pane, ukáž nám Otce. Povedal, pokáž nám Ojca. A bude nám dosť. I vystarčí nám. Vidíte, oni tam mali otca pri sebe. Oni mieli obok siebie ojca. Lebo mu hovorí Pán Ježiš, kto mňa videl, videl lebo otca. Kto mnie videl, videl ojca. Ale treba, aby sme išli. Ale je potrzeba, aby sme išli. A vždy boli túžňaci. I ciągle byli tacy tęskniący. Blahoslavení sú tí, ktorí sú žizniaci, lebo oni budú napojení. Blahoslavení, ktorí sú pragnący. Pragnący, bo oni budú nasyceni. My potrebujeme byť v tomto. Musíme v tom byť. A Pán Ježiš hovorí Filipovi, tak dlhý čas som s vami. Tak dlho som s vami. A nepoznal si ma, Filip. Nepoznávaš mi, Filipe? A potom, po tejto udalosti, i po tom vydarzeniu, ešte koľko tajomstiev Boží prežili týto učeníci. Ile ešte veľkých Božích tajemníc si byli prežili. Keď bol vyliatý Duch Svätý na nich. Kedy na nich byl vylaný Duch Svätý? Keď Filip činil divy v Samárii. Keď Filip činil cuda v Samárii. Keď Duch Svätý sa priznával k jeho práci. Kedy Duch Svätý priznával sa do jeho služby. My všetci musíme žiť v takomto očakávaní. Všetci musíme žiť v takým očakávaní. V takomto tiahnutí. Byť taci poťogáni tým. Zhromaždenia, niektorí ľudia robia tlaky. Na náboženstvách časami ľudia vyvierajú presie. Niektorí kazatelia tlačia na svojich poslucháčov. Niektorí kazatelia vyvierajú presie na svojich slucháčov. Ale Duch Svätý na nikoho netlačí. Ale Duch Svätý na nikoho presne nevyvíja. Viete, čo robí Duch Svätý? Viete, čo Duch Svätý robí? Tiahne. Poťonga. Poď. 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 A toto je to práve. I to je vlastne to vlastivé. Lebo tam, kde je človek tlačený, kde je človek nespchaný, to je manipulácia. Vtedy to je manipulácia. Môže to byť manipulácia človeka. Môže byť manipulácia ze strany človeka. Môže to byť manipulatívny duch cirkvi. To môže byť taký duch manipulácie. Ktorý tlačí. Ktorý vybiera presie i presie. Z toho vznikajú neurózy. Z toho ľudia sú nervóvni. Majú psychické nemoci. Choroby psychičné. A jednoducho sú neslobodní. Nie sú voľní. A nemajú radosť. I nemajú radosť. Ale Duch Svätý, keď ťahne, ale keď je Duch Svätý poťahne, tam je radosť. Tam je radosť. Tam je pokoj. Tam je spokoj. Tam je veľké požehnanie. Tam je veľké blahoslavenstvo. Pane, ukáž mi svoju tvár. Pane, pokáž mi svoje oči. Ja chcem ťa viac poznať. Ja chcem ťa viac poznať. Ja chcem viacej zažiť teba. Ja chcem viacej tebe prežiť. A prečo? Dlaczego? Aby som mohol iným slúžiť. Žeby môcť usługiwać. Aby są tym, którzy zastali na cestę. Żeby mógł tym, którzy zatrzymali się na drodze. Aby ty, którzy żobrą na cestę. Żeby tym, którzy żebrzą na drodze.
aby som im dal niečo iné. Żeby dać im coś innego. Lebo ulice sú plné zízajúcich ľudí. Lebo ulice sú plné błądzących ľudí. Ktorí ľudia potrebujú, ktorí hľadajú a čakajú, čo im dá tento svet. Bo tam jest pełno ľudí, którzy stoją i oczekują, co ten świat stoją na tržnici marnosti. Stoją na krawędzi marności. A čakajú, čo im ten život dá. I oczekują, co to życie im przyniesie. A keď prišiel ten majiteľ a pýtal sa, prečo tu stojíte? Na tejto tržnici. Ten vlastiteľ mluví, po co tutaj stojíte? Lebo nikto nás nenajal. Bo nikto nás nevynajal. Nikto nás nepotrebuje. Nikto nás nepotrebuje. My tu stojíme a zízame a čakáme, čo má ten život. My tu stojíme i tylko čekáme na to, co życie przyniesie. O, Panie! Panie! Ukáž mi svoju tvár. Ukáž mi svoje obličie. Aby som tieto srdcia, ktoré čakajú na trhovisku tohoto sveta. Żeby te srdca, ktoré na tej beznadziei świata žije. Aby som ich zaviedol ďalej. Żeby mu ich dalej poprowadzić. Aby som tých, ktorí sú chromí. Żeby tých, ktorí sú chromí. Ktorí sú tam žobrachmi pri tej krásnej bráne. Ktorí sú žebrachami. Aby som im mohol dať viacej. Żeby mógł im dać coś. Panie, ukáž mi svoju tvár. Pokaž mi, Panie, svoje obliče. A Hospodin hovorí Mojžišovi. A Pán hovorí do Mojžiša. Nikto nemôže vidieť moje tváre. Nikt nie môže mojego obliča zobaczyć. Len, ak by zomre. Tylko, jeżeli umrze. Kto chce zomrieť? Kto chce umrzeć? Aby videl tvár Pana. Żeby zobaczyć twarz Pana. Kto chce zomrieť sám sebe? Kto chce umrzeť sám dla siebie? Pavel apoštol hovorí. Apostol Pavel mluví. Ja som už zomrel. Ja už umarłem. S Kristom som spolu ukrižovaný. Ja som s Kristusom ukrižovaný. Nežijem už ja. Už ja nežijem. Ale žije vo mne Kristus. Ale ve mne žije Kristus. O ten! Ten? Kto zobere svoj kríž na každý deň. Bierze svoj kříž na siebie každého dňa. A každý deň zomiera na tomto kríži. Každého dňa na tým krížu umiera. Má jedine ten má šancu, aby videl tvár Pána. Tylko ten má šancu, aby zobaczyć oblicze Pána. Viete, prečo musí zomrieť? Viete, prečo? Lebo to jeho ego je tak veľké. Bo jeho ego je také duże. Že o to ego nemôže vidieť Pána. Že přes to ego nemôže Pána zobaczyć. Każdy człowiek sa takto narodzi. Każdy sposób człowiek w ten sposób jest egoistyczny. Jest egoistyczny. Sebecki. Samolubny. A to, co mu brani widzieć Boga, jest jego ego. I to, jego samolubość. To, co przeszkadza mu, aby Bóg zobaczyć, to jego egoizm. A ty chcesz uwidzieć Boga, jeżeli chcesz zobaczyć, musisz Boga, zomrzeć. Musisz zomrzeć twoje ja. Twoje ja musi umrzeć. Musisz zomrzeć twoja picha. Twoja picha musi umrzeć. Musisz zomrzeć twoja ctižiadosť. Twoje przewrażliwienie musi umrzeć. Aby si widział Krista. Żeby zobaczyć Chrystusa. A Mojżesz mówi. I Mojżesz mówi. Panie. Panie. Nie wyprowadzaj nas z tejto ziemi. Nie wyprowadzaj nas z tej ziemi. A nie pójdzie przed nami twoje ja. Jeżeli twoje oblicze nie pójdzie przed nami. O Panie. O Panie. My túto cestu nezvládneme bez Teba. My nepokonáme tej drogy bez Teba. My to nevieme, čo máme robiť. Nevieme, co máme robiť. My nevieme, kde máme ísť. Nevieme, kde máme ísť. My nepoznáme tú cestu. My neznáme tej drogy. Pane. Pane. Ak nepôjde Tvoja tvár pred nami. Jeżeli Tvoje obliče nepôjde pred nami. Nevyvádzaj nás. Nevyprovádzaj nás. Ale ak chceme vidieť jeho tvár, ale jeżeli chceme vidieť jeho obličie, musí zomrieť naše veľké ego. Naše to veľké ja musí umrieť. Aby sme mohli vidieť Pána. Aby sme mohli zobaczyć. A tak musíme byť s Kristom spolu ukrižovaní. S Kristusom musíme byť razem ukrižovaní. A nie, aby sme nežili už my. Tak, že by sme už nie my sami žili. Ale aby žil v nás Pán Ježiš Kristus. Ale žeby v nás, přes nás žil Pán Jezus. Prečo? Dlačego? Aby sme mohli byť užiteční tým iným. Že by sme byli užiteční dla iných. Pre Mojžiša to bol veľký zážitok. Dla Mojžiša to bolo veľké prežitie. Bolo to niečo nádherné, čo on prežíval. To bolo coś niezwykłego, to, co on prežíval. Ale on to nechcel len pre seba. Ale on nechcel to sám dla siebie. On to chcel, aby tie ovečky mohol ďalej a ďalej viesť. Ale on chcel, żeby te ovce prowadzić dalej. Tak, ako raz sa priblížil k tomu vrchu hore. Tak jak pewnego dnia razem z tymi owcami zbliżył się do góry. Tak raz chcel z tym Bożym ludom prísť do väčšej prítomnosti. Tak później z tym Bożym narodem chciał wejść w większą jego obecność. Sestry moje, vy, ktoré tak nádherne tu spievate. Siostry, bratia moje, ktoré tak nádherne hráte. Bratia, ktoré
tak pięknie nas. Kiedy wejdziecie Boży lud chwalę. Kiedy prowadzicie Boży lud chwalę. Największą tużbą. Niech wasze największe pragnienie będzie. Boży lud do Bożej prytomności. Sprowadzać Kościół w Bożą obecność. Czym bliższe k Bogu. Jak najbliżej Boga. A wiecie, co z tym urobicie? Wiecie, co zrobicie w ten sposób? Że ich przywiedziecie k smrti. Że doprowadzicie ich do śmierci. Do śmierci ich własnego ja. Do śmierci ich ego, własnego ja. Alleluja. Alleluja. Każda służba w cyrkwi. Każda służba w kościele. Ma ten to zmysł. Ma właśnie taki sens. Każde głębokie przeżycie. Każde głębokie przeżycie. To, co przeżywa Boży mąż. Co mąż Boży przeżywa. Co Bożia żena przeżywa. Co Boża niewiasta przeżywa. Ma ten zmysł. Ma właśnie ten sens. Że te oweczki wedę bliżej. Żeby te owieczki prowadzić bliżej. Może że ta żena ma te swoje małe owieczki, te swoje dzieci. Nie, może ta niewiasta ma tylko te... Ale to są jej owieczki. Swoje dzieci, ale to są jej owieczki. A jaka jest to wielka sława. Jaka w tym wielka chwała. Kiedy ta mama te dzieci może wjeść. Kiedy ta mama może swoje dzieci prowadzić do Pana. Jaka to była dla mnie wielka radość. Jaka dla mnie to była wielka radość. Kiedy co mogą ze swoimi dziećmi, ze swoimi synami, a ze swoimi córami klaczać na kolana. Kiedy mogłem ze swoimi dziećmi, synami i córkami klaczać na kolana. A oni przyjęli Pana Jezusa. A oni przyjęli Pana Jezusa. Jaka to była dla mnie wielka radość. Jaka to była dla mnie wielka radość. Kiedy co mogą pokrstić swoje dzieci. Jaka to była radość dla mnie, kiedy mogłem ochrzcić swoje dzieci. Jakie jest to wielkie, kiedy możemy te swoje owieczki bliżej przywieźć Panu. Jakie to jest niezwykłe, kiedy te swoje owieczki możemy bliżej Pana prowadzić. Ale jak możemy iść? Ale w jaki sposób możemy iść? Bliżej. No także my osobnie mamy ten kontakt z Bogiem. Właśnie w ten sposób, że my osobiście mamy relację z Bogiem. Wspominam sobie, kiedy byłem takim nowopieczonym kazadzieją. Przypominam sobie, jak byłem takim świeżo upieczonym kazadzieją. A chciał są to zbory, aby sam menili wersji, a tak są robił tlak, a tlaczył są, a pójdźmy, a... Żeby w tym zborze rzeczy się zmieniały i taką presję wywierają, chodźmy, zróbmy. A przyszedł za mną starszy zboru. I przyszedł jeden starszy zboru do mnie. A mówi, i powiedział. Brat Aleksandrze. Za nitku sa nie da tlačiť. Nici nie da się pchać. Ale nitku sa da ťahať. Nic można tylko ciągnąć. A ja som sa pozeral na niego, že čo chce. Popatrzyłem na niego, co on chce. A on mi povedal, ukáž nám príklad. On powiedział, pokaż nám przykład. Nie pchaj nás do toho. Nie pchaj nás w coś. Ale ty nám ukáž príklad. Ale pokaż nám przykład. Ciągnij nás, ťahaj nás. Pociągnij nás. A začal som ťahať. I začal som ťahať. Takže nitka sa otrvala. Tylko nič sa zrvala. A ostal som sám. Zostávam sám. Ale vďaka Pánu. Ale díky Pánu. Ja som išiel do prítomnosti Božej. Šedl v Božom obecnosti. A neostal som sám. I nezostávam sám. Pretože mi Boh pridal tých, ktorí túžia ísť za Pánu. No Pán pridal mi takých, ktorí tenskili, aby ísť za Pánem. Vďaka Pánovi. Dzięki Panu. Ako je to dobre, že Peter a Jan. Jak to jest dobrze, że Piotr i Jan. Że przebywali w Bożej prítomnosti. Że oni przebywali w Bożej obecności. Że oni poznali twarz Pana. Że oni znali Boże oblicze. Ich ciała ta moc Pana Jezusa Chrystusa. Moc Pana Jezusa ich pociągnęła. A oni przebywali w tej to prítomnosti Bożej. W tej Bożej obecności przebywali. A oni już byli przyprawieni na to. I oni już byli przygotowani do tego. Aby widzieli tych ludzi, którzy tam stoją. Zobaczyć ludzi, którzy tam albo stoją. Sedia. Albo siedzą. A nie wiedzia sa dostać. I nie potrafią wejść do środka. A oni išli na správne miesto. A oni poszli na właściwe miejsce. A oni išli do prítomnosti Božej. Oni też šli v Božom obecnosti. Ale zašili, že sú ľudia, ktorí to nevedia. Ale oni stwierdzili, že sú ľudia, ktorí to nevedia. Že majú nejaké ličiny vo svojom živote. Že majú jakieś ograničenia v svojom živote. Ktoré im nedovolia, aby sa dostali. Ktoré im pozwolą im, aby wejść do środka. Bratia, sestry. Bratia i siostry. Keď my vidíme okolo nás ľudí. Vidíme okolo nás ľudí. Ktorí nevedia ísť ďalej. Ktorí nie sú stane ísť ďalej, bližej do Pána. Zaujíme nás. Či nás interesuje? Či máme o nich zainteresovanie? Alebo si povieme, o čo nás poní. A mluvíme, co nám poní. To sú ich hriechy, to sú ich... To sú ich hriechy. A my ideme. A my ideme. Ale oni sa zastavili. Oni sa zatrzymali. Oni si všimli tých druhých. Zauvažili tých druhých. Ak ty sa cítiš duchovný. Jeżeli čuješ, jak ty duchový. Ak ty sa cítiš, že
Ty si spasený. Jeżeli czujesz, że jesteś zbawiony, zależy ti aj na tych druhov. Czy zależy ti też na tych innych ludziach? Vieš sa zastaviť pri tých. Czy jesteś w stanie zatrzymać się przy nich? Ktorí majú inną motiváciu života ako Boha. Którzy mają inną motywację w swoim życiu niż Pan. Masz záujem o tych druhých? Czy interesujesz się tym innym? Kiedy idziesz rano do szkoły? Idziesz rano do szkoły? Wiesz, sa pozrieť do tváre tych ludzi. Potrafisz spojrzeć w twarz tych ludzi? Ja veľmi rád sa dívam do tváre. Ja chętnie patrzę na twarze innych ludzi. Kiedy idę w mieście? Nie, idę w mieście. Pozerám do ich tváre. Patrzę na ich twarze. A vidím všeličo. I widzę tam cokolwiek. Viete, kým prejdem tým mestom, som prečítal jednu veľkú knihu. Zanim przejdę miasto, to jedną wielką książkę przeczytałem. Čítam tragédie. Čítam tragédie. Životné tragédie. Życiowe dramaty. Vidím všelijaké dramatické prežitia tých ľudí. Dramatyczne przeżycia tych ludzi. Viete, kde je to napísané? Viete, kde to jest napisane? Na ich tvárach. Na ich tvárach to jest napisane. Na ich očiach. Na ich očiach to jest napisane. Na ich chovaní. Na ich zachowaniu to jest napisane. Keď prejdete mestom, ste prečítali jednu veľkú knihu. Keď idete miasto, to całą wielką książkę przeczytaliście. Pretože máte záujem o ľudí. Dlatego, že jesteście ľudmi zainteresovaní. Záujem máte sa o nich, čo prežívajú. Interesuje vás to, co oni przeżywają. Musíš sa to viacej zaujímať ako nejaká kniha v tvojej knihovne. Viacej interesovať, než jakáš książka z księgarni. Čítajte ľudí. Čítajte ľudí. Modlite sa za nich. Modlite sa o nich. A povedzte, Pane. I povedzte, Pane. Dnes som stretol človeka. Dzisiaj spotkám človeka. Aby jeho tvári bola taká, taký smutok. Aby jeho tváře bol taký smutek, jeho zarovanie. Panie. Učiň ma dobrým nástrojom v tvojich rukách. Učiň mi dobrým narzędziem v tvojich rukách. Aby som mohol takýmto ľuďom pomôcť. Že by mohol pomáhať tým ľuďom. O, Pane. O, Pane. Videl som človeka, ktorý v alkohole utápal svoj život. Videl človeka, ktorý v alkoholu utopil svoje život. O, Pane. Pane. Učiť ma mocným svojim nástrojom. Učiť mi mocným svojim narzędziem. Aby som mu vedel podať ruku, aby som mu vedel vyzvihnúť z tej jeho biedy. Žeby mu mohol podať ruku, že by ho vyťahnúť z tej biedy. Ak nebudeme čítať ľudí. Jeżeli nie będziemy czytać ludzi. A nie będziemy sa dívať do ich oči a do ich tvári. Jeżeli nie będziemy im patrzeć w oči. Prejdeme naostajne popri nich. Tak lekomyślnie obok nich przejdziemy. Tak, ako prešiel kniaz a levita. Tak jak ksiądz i levita przeszli. Ale pamiętaj si. Ale pamiętaj. Że Boh si najde toho Samaritána. Pan Bóg zawsze znajdzie Samaritána. Ktorému otvorí srdce pre týchto ľudí. Ktorý má otvorte srdce dla tých ľudí. A ktorý prečíta ich potreby. I ktorý odčíta ich potreby. A ktorý bude mať pre nich čas. I bude miał čas dla nich. A bude mať pre nich srdce. I bude miał srdce dla nich. A preto karhá je Boh pastierov. I dlatego napomína Bóg pastierov. I mówi pastierov. Nepasiete svoje ovce. Vy nepasiete svoje ovce. Ale pasiete sami seba. Ale sami siebie pasiete. Svojimi nohami šlapete vodu. Drčete nogami vodu. Kalíte tú vodu až piníte. Mončíte tam vodu. A chcete, aby za vami ovečky pili. A potom chcete, že beda vám, pastieri. Biada vám, pastieri. Beda vám, ktorí pasiete sami seba. Biada vám, ktorí sami seba. Lebo moje ovečky hynú. Bo moje ovce hynú. Moje ovce tam sú roztratené. Moje ovce sú roztratené. A nie koho, kto by ich zhromaždil. I nemá kogoš, kto by ich zbieral. Najde Boh nejaké pastierské srdce. Znajdzie takie serce na serce. Niekoho, znajdzie kogoś, komu položí na srdce. Komu položí na srdce. To prečíta tie ovce. Prečítať tie ovce. To prečíta tento svet. Kto prečíta ten svet? Zaujíma ťa to, čo sa deje. Či interesujete to, čo si deje? Či vidíš aj ty tých ľudí? I či ty tých ľudí dostrekaš? Ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Či vidíš jej ako ovce bez pastiera? Či otvoríš svoje ústa? Či svoje ústa otvoríš? A začne zvestovať Ježíša Krista? I začneš gošiť Jezusa Kristusa? Podáš svoju pomocnú ruku, svoju pomocnú ruku, aby si niekoho pozdvihol z blata, aby go vyťahnúť z blata. Máš srdce. Máš srdce. Ako to funguje s tou láskou? Jak to działa s tou miłością? Pán Ježiš išiel. Pán Jezus pošiel. Išiel po prírodnom fíku. Fíkovník. Przechodził obok drzewa figowego. A pozrał hore. Popatrzył do góry. A tam przeczytał jednego człowieka. I tam przeczytał jednego człowieka. A mówi Zachę. I powiedział Zachęczu. Od dole. Zejdź na dół.
Lebo dnes musím večerať s tebou. Lebo dzisiaj chcę z tobą jeść kolację. Ja chcę być z tebą. Chcę być z tobą. Ježiš chce być z tebą. Pan Jezus chce być z tobą. Ježiš chce być z tymi ludźmi. Pan Jezus chce być z tymi ludźmi. On chce im dać czas. Chce im poświęcić czas. Chce z nimi mówić. Chce z nimi rozmawiać. Tento svet hovorí, čas to sú peniaze. Świat mówi czas to pieniądze. A beží za peniazmi. I biega za pieniędzmi. Lebo čas sú peniaze. Bo čas to pieniądze. Každú chvíľu. Každú chvíľu. Ja som prišiel do servisu. Raz przyjechałem do servisu. S nejakým problémom. S jakimś problemem. Nič by tam neurobili. Nic nie zrobili. Ale vyvíjali peniaze. Ale wyciągnęli pieniądze. Ale ma prečo mám platiť? Ja, dlaczego mám platiť? Čas. Čas. Ja som vám venoval čas. Čas sú peniaze. Poświęciłem ti čas, a čas to pieniądze. Dobre, správne, tu máš. Tak, oczywiście máš. Widzicie? Ludzie wszystko przemieniają na pieniądze. Wszystko ludzie przeliczają, zmieniają na pieniądze. No nie, kto? Czy jest tu ktoś? Kto wie, ale sobie pieniądze przemieniać na czas? Czy jest ktoś, kto potrafi pieniądze na czas wymieniać? Nie. Jest niekto, kto... komu zależy na tych ludziach? Czy jest tu ktoś, komu na tych ludziach zależy? A wybierasz si dovolenku. Nie, weźmiesz urlo. Albo nieplatené voľno. Albo bezplatné urlo. Tam, kde by si mohol získavať peniaze. Właśnie miejscu, kde mógłbyś zarabiać. Zdať sa peniazy. Pozbaviť się peniazy. A ísť. I ísť. A slúžiť. I slúžiť. Vykupujte čas. Čas vykupujte. Kupujte, dajte za čas peniaze. Kupujte čas vymiany. Zdávajte sa za peniaze za čas. Abyście zyskali czas. Zapłacicie pieniądze, żeby czas pozyskać. Abyście zawerowali ludziom. Żeby ofiarować się ludziom. Wiecie, kolko czasu obetuję ludziom? Wiecie, jak wiele czasu poświęcam ludziom? Wczoraj sobie kiedy wyszli spać, ja nie wiem. Wczoraj po drugiej wyszliśmy z kaplicy w nocy. Wyście już dobrze spali, nie? Niektórzy z was już dobrze spali. A myśmy jeszcze dwigali tych, którzy potrzebowali spać. Myśmy jeszcze podnosili tych, którzy potrzebowali spać. Ja srebro a złoto nie mam. Ja nie mam srebra i złota. Ale mam niečo. Ale mam coś. Aby som ťa pozdvihol. Żeby ci zachęcić. Ja som srebro a złoto dał. Dałem srebro i złoto. Aby som mal czas pre teba. Na ciebie mieć czas. Vykupujte czas. Vykupujte czas. Lebo dni są zlé. Bo dni są zlé. A získavajte duše. I duše pozyskujte. Lebo tá duša, každá jedna duša je drahšia nad všetky peniaze. Bo každá jedna duša je drahšia než všetky peniaze. Keby si mal všetky peniaze sveta. Keby si mal všetky peniaze sveta. Keby všetci hovorili, že si úspešný. Keby všetci mluví, že máš sukces. Iní by povedali, to sú bohatí. Iní by mluví, to sú bohatéři. Ak raz prídeš pán. Raz, keď staneš pred Bohem. Spýta sa ťa. On ti zapýta. Čo si dal za to? Co zaplatíš, co dávaj za to? Aby si zachránil jednu dušu. Aby uratovať jednu dušu. Čo z tebe, akú hodnotu si videl v jednej ľudskej duši? Jakú vartosť videl aj v jednej ľudskej duši? Možno, že si povede, no teraz bola taká mimoriadná situácia. No, to bola taká vyjentková situácia, ktoś povie. Išiel o druhej spať a teraz robí z toho veľké kázanie. Pošiel o druhej spať a teraz veľké kázanie z tebe robí. Ale to je každý týždeň. To každého tygodnia tak jest. A niekoľkokrát do týždňa. Wielokrotnie w jednym tygodniu. A Boh dáva silu. Boh daje silu. A nestojím tu ako... Zjedzcie ma vlčky, zjedzcie. Nie stojím tu tak, zjedzcie mi vlčky. Lebo som taký zmenšený. Som taký unavený. Nie! Nie. Zobudź sa ty, kto spí. Obudź się, który śpisz. A stan z mrtvých. I povstaň z mrtvých. A bude ti svietiť Kristus. I Kristus ti zasvieti. Stan zo svojho miesta. Stan ze svojho miejsca. Stan z toho sediska svojej nemocnosti. Stan z tego miejsca svojej nemoci. Stan v mene Pána Ježiša. Stan v imeniu Pána Ježiša. A choď. I choď. Pretože to Pán chce. Dlatego, že Pán tego chce. Nezastav sa na ceste. Nezatrzymaj się na drodze. Wiecie, prečo sa mnohokrát zastavia ľudia na ceste? Wiecie, dlaczego ľudia zatrzymują się często na drodze? Lebo sa badia. Bo się kłócą. Idą cestą. Idą drogą.
A zaczną zawadzić. Kłócą się. A stoją na cestie. I stoją w miejscu. A kiedy przyszli bracia Józefowi. I kiedy bracia Józefa przyszli. A Józef ich posłał. I Józef wysłał ich w drogę. A dał się im znać. I on się im już wtedy dał pozwolił rozpoznać. Mówił, chodźcie k ojcowi, mojemu ojcowi. Powiedział, idźcie do mojego ojca. A wszystko mu powiedzcie. Powiedzcie mu wszystko. Ale nie wadźcie się na cestie. Ale nie kłóćcie się w drodze. Przeczytajcie sobie, jak to tam Józef powie. Przeczytajcie, jak to jest. Nie wadźcie się na cestie. Nie kłóćcie się w drodze. Wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego? Bo kiedy zawalił na cestie, tak by opoznił. Bo gdyby się kłócili w drodze, to się spóźnią. Ten człowiek, który ma wadliwy charakter, ten stoi na jednym mieście. Człowiek, który ma kłótliwy charakter, ciągle stoi w miejscu. Może poznać Biblię. Może znać Biblię. Każdy rok ją może przeczytać od przodu do zadu. Każdego roku możemy od początku do końca przeczytać. Ale ten, kto ma kłótliwy charakter, wadliwy charakter, stoi. Ale ci, którzy mają kłótliwy charakter, stoją w miejscu. Nie wadźcie się. Nie kłóćcie się. Budujcie się. Budujcie się. Pokraczujcie. Kontynuujcie. Niech was motywuje ojciec. Niech ojciec was motywuje. Mojżesza motywowało, Panie. Mojżesza motywowało to, Panie. Ukaż mi swój twarz. Pokaż mi swoje oblicze. Ta Żydowka, Boża prytomność. Żydów pociągała Boża obecność. Oni wierzyli, że w chramie jest Bóg. Oni wierzyli, że w świątyni jest Bóg. A oni byli ciągnuti do chramu. Byli tacy pociągani do świątyni. Oni hľadali Boga. Szukali Boga. A Jonasz, kiedy był w brzuchu wielryby. Jonasz ten, kiedy był w brzuchu wielryby. On tam miał morską trawę wokół krku. Wokół szyi miał trawę morską. W żołądku ryby. W żołądku ryby. A on mówi. I on powiedział. Obracam się do chramu Twojej świętości. Obracam się do świątyni Twojej świętości. A ja sobie rozmyślałem. A ja myślałem, zastanawiałem się. A nie wiedział, gdzie jest sever. Przecież on nie wiedział, gdzie jest północ. Tam było wodne. Był w ciemności. A nie ma ani żiarowku, albo niejaku. Nie było żarówki, ani kompasu. Niczego, nie wiedział, gdzie jest sebe. No, on nie wiedział, gdzie jest. A predstawcie sobie, on się obraca w chram. A zobaczcie, on się odwraca w stronę świątyni. On wie, gdzie jest chram. Nie wie, gdzie jest świątynia. Ale wie, że on wie, gdzie jest chram w tej tmie. Ale w tej ciemności on rzeczywiście wie, gdzie jest świątynia. Widzicie, jak to z nami. Wiecie, jak to z nami? Widzicie, kiedy nam dobre jest w wersji, kiedy jedzie nam się dobrze. Tak nam nie zaujmuje, gdzie Bóg. Nie interesuje nas wtedy, gdzie Bóg. Ale kiedy nas trawa o mocy około krwi, a kiedy trawa wywinie się wokół szyi naszej i nas dusi. Kiedy ze strachu nas zaczynają dusić depresję. Kiedy ze strachu dusi nas depresja. Wtedy zaczynamy hledać Pana. Zaczynamy wtedy szukać Pana. A wtedy wiemy, że gdzie jest Pan. Wtedy wiemy, gdzie Pan jest. Bracia, moje siostry. Moi bracia, siostry. Nie patrzy się nam to tak. Tak nam się podoba. Hľadajcie Pana dnes. Dzisiaj szukajcie Pana. Dnes, kiedy mamy pełne żołądki. Dzisiaj z pełnymi żołądkami. Dnes, kiedy mamy dobrą strawę. Dzisiaj, kiedy mamy dobre jedzenie. Kiedy mamy piękne obleczenie. Kiedy mamy ładne ubrania. Kiedy wszystko mamy, co potrzebujemy w życiu. Wszystko, czego w życiu potrzebujemy. Teraz hľadajmy Pana. Teraz szukajmy Pana. Bo teraz jest dzień spasenia. Bo dzisiaj jest dzień zbawienia. Teraz jest czas miłości. Dzisiaj jest czas łaski. Chcesz iść do bliskości Pana? Czy chcesz wejść w Bożą obecność? Bóg się Cię dotyka. Bóg się dotyka. Pan Bóg ma przywiedł pewnemu człowieku. Pan Bóg przyprowadził mnie do pewnego człowieka. Ten to miał 48 roków. No, on miał 48 lat. A był ciężko psychicznie niemocny. I był psychicznie ciężko chory. Podla wyroku jej matki był chory na rozum. Według orzeczenia jego matki był psychicznie chory. A brał inwalidny dochodok. Brał rentę inwalidzką. Czy to było lekarskie dokazy. A więc była diagnoza lekarska. A ta matka ma pozwala, powiedział, pomodli się za mojego chorego syna. I ta matka zaprosiła mnie i powiedziała, chodź pomóc o mojego chorego syna. A iśiel są. I poszedłem. Przyszedł są tam, posadzili nas, tam była i moja mężelka, i mój syn. Pojechałem tam, usiedliśmy, tam była moja żona i syn. A czekał sobie na Pana. I czekałem na Pana. A ten chory człowiek był z prawej ręki. Ten chory człowiek był po mojej prawej ręce. A on widział, że jest nerwowy. Widziałem, że jest nerwowy.
Ale ja som... Nic nie reagował. Čakal som na Pana. Nie reagoval, čakal na Pana. A teraz naraz hovorí tento chorý človek. Na mňa ten chorý človek mluví. Ale mne nikto nevie pomôcť. Nikt nie je v stane mi pomôcť. Pozeral som, usmial som sa na ňu. Popatrujem, už vyhľadím si to niekto. Nepovedal som nič. Nic ti povedal. A potom pokračuje. I on kontinuuje. Lebo ja mám čierneho šéfa, ten ma poviazal. Mówię, mam czarnego szefa, on mnie związał. Ja sam nie mówię nic. Ja nic nie mówię. Czekał sam dalej na Pana. Czekałem na Pana dalej. A potem mówi, a wiecie, gdzie ma uwiązał? Powiedział, wiesz, gdzie mnie przywiązał? Na czarną gwiazdę. Przywiązał mnie do czarnej gwiazdy. Nikt ma nie wie, od jak zbyt. Nikt nie może mnie zdjąć z tej czarnej gwiazdy. A znowu som tak čakal na Pana. I znowu tak čakam na Pana. V jednej chvíli mi Duch Svatý hovorí, vstaň. V jednom momente Duch Svatý mluví do mnie, vstaň. Vstal som. Vstałem. Chytil som ho takto za ruky. V ten sposób chytiem go za ręce. A hovorím. I povedziałem. Veríš Pána Ježíša Kristusa? Vieríš Pána Jezusa Kristusa? Ako Božieho Syna. Ako Syna Božego. A môže, verí. On povedal, vieríš. A wierzysz, że przyszedł zachranić to, co było zamiarowane? Czy wierzysz w to, że przyszedł po to, żeby uratować to, co było zamiarowane? A mówi, wierzę. Ja powiedział, wierzę. A wierzysz, że ma moc cię oswobodzić od tego czarnego szefa? Że on może cię uwolnić od tego czarnego szefa? A on mówi, wierzę. Powiedział, wierzę. Tak samo wiedział tomu, aby powołał Pana Jezusa do swojego serca. Do tego, żeby przyjął Pana Jezusa do swojego serca. Pomazal som ho olejom. Pomazal go olej. Mene Ježiša Krista. V imieniu Jezusa Kristusa. Poslal som preč toho čierneho šéfa. Šéfa odeslávam. Pán Ježiš Kristus ho rozviazal. Pán Jezus go rozviazal. A vyhlásil som mu slovo. I ogłosil mu uvoľnenie. A hovorím mu. Tak to hovorí Pán Ježiš. Tak mluví Pán Jezus. Oslobodil som ťa. Uvoľnil ťa. Zvesil som ťa dole z tej čiernej hviezdy. Zviovem ťa z tej čiernej hviezdy. A dávam ti novú hviezdu. I daje ti novú hviezdę. Jasnú a rannú. Jasnú a rannú. A on sa začal radovať. I začal si tešať. Začal úplne žiarila mu tvár. Jego tvár začala promieniovať. Som slobodný. Jestem wolny. Mami, som slobodný. Mamo, jestem wolny. A jednoducho taký zázrak tam bol pre všetkými. Na očach všetkých taký cud si vydal. A na nás prišla jedna veriaca osoba. I prišla v tým momente jakaś wierząca osoba. Prišla k ním. Do nich prišla. A on bol hneď ako prišla hovorí, ja som slobodný, ja mám Pána Ježiša v srdci. I dokładnie v tom momente, keď ta osoba vešla, mówi, jestem wolny, mám Pána Jezusa v srdcu. Ta veriaca osoba hovorí, ta wierząca osoba mówi, uspokój sa. Uspokój się. Nic sa nedieje, len sa upokoj. Ale ja som slobodný. A on mówi, jestem wolny. Mám v srdci Pána Ježiša. Ja sa radujem. Cieszę się. A ona sa díva, uspokoj sa. Ja mám pánče, sadni si. Usiň, uspokoj się. A môj syn hovorí. A môj syn povedal. Vidia oči, ich oči vidia zázraky. Povedal, ich oči oglądajú cud. A neveria. I neveria. Dívajú sa na zázrak Boží. Počomu na cud. A neveria. I neveria. Na druhý deň. Następnego dňa. Ten človek, u ktorého sme boli ubytovaní. Ten človek, u ktorého myškáliśmy. Išiel navštíviť túto rodinu. Pošiel tú rodinu obiedziť. A hovorí, i povedal, tak radostný bol tento človek. Ten človek bol taký šťastný. Aj toho druhého dňa. No, i tež kolejného dňa. A rozprával mu, aký je šťastný. I čo môže mluví o tom, aký je šťastný. Že už on nie je priviazaný na čiernu hviezdu. Už mluví o tom, že už nie je vyšší na tej čiernej hviezde. Že ten čierny šéf ho netrápi. Čierny šéf už go nemá. Ale že má Pána Ježiša v srdci. Ale má v svojom srdcu Pána Jezusa. Prostinké. Také prosté. Jednoduché. Zvyčajné. Ako abeceda. 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 Len my k tomu musíme dojsť. Ale musíme dojsť do tego. A čo? Ako tam dojdeme? V jaký sposób tam dojdeme? Že nás ťahne Božia prítomnosť. Že Božia obecnosť nás počúva. A keď my prídeme do Božej prítomnosti. Ale keď prídeme do Božom obecnosť. Boh nám dá svoje zjavenie. Pán Boh dá nám svoje objavenie. On nám dá svoje vedenie. Svoje provádzanie nám daruje. To vtedy, kým
Mojżesz nie przyszedł aż k tomu wrchu. Do momentu, kiedy Mojżesz nie doszedł do tego on wierzchu, on był przejęty swoim rozumem. Był prowadzony przez swój rozum. Przez swoją uwagę. Ale od ten, jak on szedł dalej, niż zwykle. On był wedeni po. Był prowadzony przez Boga. A ty, ak nie pójdziesz dalej. Ty też, jeżeli nie pójdziesz dalej. Ak nie staniesz to leży swojego, z tej swojej stoliczki niemogącnosti. Jeżeli ty nie wstaniesz z tego swojego krzesła niemogącnosti. A w imieniu Jezusa Chrystusa nie wstaniesz, a nie pójdziesz. Jeżeli w imieniu Jezusa Chrystusa nie wstaniesz i nie pójdziesz. A nie pójdziesz bliżej Panu. I nie pójdziesz bliżej Pana. Dalej od tego zwykle. Dalej od tego, co zwykle. Nie będziesz moc pomóc innym. Nie będziesz w stanie pomóc innym. Nie będziesz moc pomóc ani swojemu dziecku. Ani swojemu dziecku nie pomóc. Nie będziesz moc pomóc swojej rodzinie. Nie będziesz w stanie swojej rodzinie pomóc. A kiedy pójdziesz dalej. Ale kiedy pójdziesz dalej, teda bliżej Pana, a więc bliżej Pana, tak będziesz mógł dźwigać tych, którzy są padli. Będziesz mógł podnosić tych, którzy upadli. Będziesz mógł uzdrawiać tych, którzy są chorzy. Będziesz mógł uzdrawiać tych, którzy są chorzy. Będziesz mógł tych, którzy są smutni, pocieszać. Będziesz mógł pocieszać tych, którzy są smutni. A Duch Święty Cię będzie poużył. A Duch Święty będzie Cię używał. Tam, gdzie Cię poszło. Tam, gdzie Cię wyślę. Wiecie, gdzie są te skutki przyprawione od Boga? Wiecie, gdzie te uczynki od Boga są przygotowane? Wszystkie tam, gdzie jesteście. Zawsze tam, gdzie jesteście. Ale ich nie widzimy. Tylko ich nie widzimy, nie dostrzegamy. Ale ja ich nie widzę. Ja dzisiaj je widzę. Ale dnes są tu Bogom przyprawione skutki. I dzisiaj tutaj są uczynki przez Boga przygotowane. W Twoim życiu. W Twoim życiu. Wstań. Wstań. A chodź. I chodź. Srebro a złoto nie ma. Nie mam srebra i złota. Ja wiem, że masz problemy. Ja wiem, że masz problemy. Ja wiem, że by ci zeszły pieniążki. Wiem, że przydałyby ci się pieniądze. Wiem, że by ci zeszło aj większy kus chleba. I większy kawałek chleba by ci się przydał. Ja srebro a złoto nie mam. Ja nie mam srebra i złota. Ale jedno mam. Ale jedno mam. Mam tu nieco. Mam tutaj coś. Co jest większe bogactwo. Co jest większym bogactwem. Ako wszystko bogactwo świata. Niż całe bogactwo tego świata. To jest mój Pan. To jest mój Pan. Tak w Jego imieniu. W Jego imieniu. Dnes. Dzisiaj. Tu na tomto miejscu. Tutaj na tym miejscu. Wstań. Wstań. A pojdź. I chodź. Pojdź a nasleduj Pana. Chodź i naśladuj Pana. A będziesz szczęśliwy. A będziesz szczęśliwy. Twój smutek przemieni na radość. On zmieni twój smutek na radość. Utrzyj twoje słzy. Otrze twoje łzy. A da ci nowy żył. I da ci nowe życie. Zachrani Cieba. Uratuje Cię. Zachrani Twoją rodzinę. Uratuje Twoją rodzinę. Twoje dzieci. Twoje dzieci. Twoich rodziców. Rodziców. Zachrani Twoje okolie. Uratuje Twoje zachrani Twój naród. Naród. Zachrani Europę. Europę. A zachrani świat. Uratuje świat. Panie. Panie. Chcę widzieć Twoją twarz. Chcę widzieć Twoją twarz. A są przyprawione zomry. I jestem gotowy, aby umrzeć. Aby są widział Ciebie. Żeby Ciebie zobaczyć. Są przyprawione, aby to moje ego, to moje ja. Jestem gotowy. To moje nadęte ego, żeby odeszło. Aby są widział Ciebie. Żeby Ciebie zobaczyć. Aby są ludzi wiedzą Ciebie. Żeby ludzi do Ciebie prowadzić. Aby są ich ciało. Żeby ich pociągać do Twojej obecności. O, dziękuję Ci, że jesteś tu. Dziękuję, że tutaj jesteś. Dziękuję Ci, że kiedyśmy my robili kroki. Dziękujemy, że jak my zrobiliśmy krok, Ty beżał na Ty biegłeś w naszą stronę. Ty jesteś tu. Jesteś tutaj. A tak to mówisz. I mówisz tak. Umiłuję Cię wieczną łaską. Umiłowałem Cię wieczną miłością. A preto Ci czyni nieustale swoją miłość. I dlatego ciągle Ci okazuje swoją łaskę. A jakby matka zabudła na swoje dzieci. Nawet gdyby matka o swoim dziecku. Ja Cię nie zabudnię. Ja o Tobie nie zapomnę. Drogi Syn moich oczach. Jesteś cenny w moich oczach. Wszystko są dane za Ciebie. Za Ciebie wszystko dałem. Swoje żywot. Moje życie dałem. Swoją sławę. Twoją chwałę. Wszystko to są zaniechał. Wszystko zostawiłem. Aby są Ciebie kupić. Żeby Ciebie odkupić. Mój si Ty. Jesteś mój. Ja som Cię dnes splodil. Dzisiaj Cię splodziłem. Dnes. Dziś. Kiedy si poczuł Jego głos. Gdybyście usłyszeli Jego głos. Nie zatwardzuj swoje serce. Nie zatwardzaj swojego ale serca. Pojdź. Ale pojdź. A nasleduj ma. I naśladuj. Otwór drzwi swojego serca. Otwórz drzwi swojego ja serca. Ja pójdę k Ciebie. Ja wejdę do Ciebie. A będę
večerať s tebou. I będę z tobą večerzał. A budeme priatelia. Będziemy przyjaciółmi. A może mi, możesz mi wszystko powiedzieć. I możesz mi wszystko powiedzieć. Każdą bolest. Każdy twój ból. Każde sklamanie. Każde rozczarowanie. Wszystko mi możesz powiedzieć. Wszystko możesz mi powiedzieć. A ja mam słowo pocieszenia dla ciebie. A ja mam dla ciebie słowo pocieszenia. I cię za ruku. Uchwycę cię za ruku. A powiedzę cię cestą, którą masz. I uchwycę cię po drodze, po której powinieneś. Bo moje myślenki. Bo moje myślenki. Są dobre o ciebie. Są dobre. Aby są cię zbudował, a nie zborił. O tobie, żeby cię zbudować, aby są cię zburzyć. Zasadil, żeby cię zasadzić, a nie wykorzenić. Aby som ti dal požehnanú budúcnosť. Żeby dać ci błogosławioną przyszłość. I ciebie i twoim dzieciom. Tobie i twoim dzieciom. Chodź. Chodź. Nie zajtra. Nie jutro. Dnes. Dziś. Teraz. Teraz. Je to niekto. Czy jest to ktoś? Kto tak w sercu przeżywa. Kto w swoim sercu tak przeżywa. Że chce iść dalej. Że chce iść dalej. Do Bożej prítomnosti. Dalej do Bożej obecności. Aby mógł być użyteczny. Żeby mógł być użyteczny. W Bożych rękach. W rękach Bożych. Jest tu niekto taki. Jest tu ktoś taki? Zobaczcie swoje. Podnieście swoje ręce. Sławę. Bójcie Boże. Bójcie błogosławień. Widzę mnóstwo rąk. Widzę wiele rąk. Ale Pan widzi wasze serce. Pan widzi wasze serce. Tak to mówi Pan Jezus. I tak mówi Pan Jezus. Biorę ważne wasze rozwiązanie. Waszą decyzję traktuję poważnie. Wolam was. Wołam was. Pójdźcie ku mnie wszyscy. Pójdźcie do mnie wszyscy. Wszyscy, którzy pracujecie. Wszyscy, którzy jesteście spracowani. A którzy jesteście obciążeni. I którzy jesteście obciążeni. A ja wam dam odpoczynek. A ja wam dam odpoczynek. Ja dam odpoczynek dla waszej duszy. Mam odpoczynek dla waszej duszy. Chodź ku mnie. Chodźcie do mnie. A ja was potem poszlę. A ja później wyślę was. Wzmocnię was. Wzmocnię was. A poszlę. I wyślę. Abyście konali moje skutki. Żebyście moje dzieła czyli na moją cześć. Na moją cześć. A na moją sławę. I na moją chwałę. A na waszą radość. A na waszą radość. A na wasze pożegnanie. I dla waszego błogosławieństwa. Amen. Amen.